Wybiła godzina W, czas przygodę z tą zaczynać. Odpalamy głośniki na wszystkich odbiornikach w kraju. Yo, yo, yo! Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich w piękną, słoneczną i wieczną niedzielę. Z tej strony Łukasz z kanału Detektorysta Japa i dzisiaj wróciłem na stare zgody w krasnym stawie. Jestem, kochani, w krasnym stawie. Bardzo piękne, malownicze i historyczne miasto. Zachęcam Was do poczytania o historii tego miejsca, bo jest naprawdę mega. A dzisiaj co? Poszukujemy tematów związanych z powstaniem styczniowym i oczywiście z pierwszą wojną, tak więc zobaczymy, czy coś dzisiaj u nas tu wyjdzie. Jak widzicie, farmer zbelował całe sianko i co? I dzisiaj Deus w akcji. Deusik w akcji i lecimy. Pierwszy raz z Deusem na tej łące. Zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie. Z 15 razy tutaj byłem z Ertonem. Trochę pokopaliśmy różnych pierdółek i mam nadzieję, że dzisiaj też coś znajdę. Tak więc do pierwszego dołeczka. Pierwszym moim sygnałem jest sygnał stalowy. Fragment jakiejś koninki prawdopodobnie. Kolejny ładny sygnał, 80-82 na Deusie. I co mamy? Mamy pocisk z Berdana. Pierwsza wojna światowa. Się kłania. Tego tutaj naprawdę bardzo dużo wychodziło. Podejrzewam, że dzisiaj też wystrzelony, ale calutki. A teraz co, kochani? Fragment łuski. Wow, gdzie ona tu jest? Fragment łuski. Pierwsza wojna. Kochani, kolejny Berdan, ale w tej chwili taki zgnieciony. Taki zgnieciony. Cały czas się zastanawiałem, dlaczego one są takie zgniecione. Czy to może dlatego, że uderzały gdzieś w jakieś punkty balistyczne, jakieś twarde. Nie mam pojęcia, ale takie plaski też również tu się zdarzają. A teraz wyszedł fragment jakiegoś aluminiowego prawdopodobnie zapalnika. Teraz wyszła dupka od łuski. Nie wiem, albo współczesna, albo druga wojna. Nie mam pojęcia. Ale jest. Dwa sygnały z jednego dołeczka. Sygnał jakiś 68. Dosyć stały, ładny, bity. No i co? I mamy Mosinka, nie? Pierwsza wojna, jeden trzaśnięty, a drugi. Drugi normalny. Nie będę więcej Wam nagrywał tych kolcoków, bo tu ich na pewno będzie dużo. Sygnał na wierzchu z takiego dołeczka. Wyskakuje kolejny Berdan. I pozostałość jakiegoś kolejnego pocisku z ołowiu. Deusik sobie pięknie radzi z takimi sprawami, tak więc tu jest dużo stali. Ale pięknie to bije, pięknie, naprawdę. Kolejny sygnał, 80-82. Tu, kochani, mamy... No, zawaliło mi całą skalę z tego względu, iż było to na samym wierzchu. A co tu mamy? Jakiś element od fajery chyba, nie? To nie jest żadna tarcza, żadne umbo. Tak więc... Szpadelek od swagierków. No i tak to wygląda, kochani. Tu w tej gruzie mamy sygnał. A tym sygnałem jest... Ha, ha, ha! Kochani, mamy potwierdzenie powstania styczniowego. Pocisk typu Minie. Super, uwielbiam te pociski. W swoim życiu znalazłem ich tylko kilka. I tak naprawdę wszystkie znalazłem tutaj, na tej łące. Rewelacja, rewelacja. Uwielbiam kawał ołowiu. Naprawdę. Piękny. Pocisk typu Minie. Jest to rodzaj pocisku karabinowego o lufach gwintowanych, opracowany przez francuskiego wynalazcę Claudie Minie. Wykorzystywany podczas wojny krymskiej i secesyjnej. Powszechna broń stosowana podczas powstania styczniowego na naszym terenie. Wychodzi tego trochę, tak więc sami wiecie. Rany postrzałowe zadane takimi pociskami były dużo cięższe niż z broni gładkolufowej. W zestawieniu amunicji nowego rodzaju przyczyniło się to do wielu strat, nie tylko śmiertelnych, ale do ogromnej liczby amputacji kończyn wśród żołnierzy. A teraz sygnał też praktycznie na wierzchu, utleniona łyżka aluminiowa. Chyba była kiedyś cała. A teraz wyszedł taki kawałek stopu ołowiu. Nie wiem, czy to z Berdana, czy nie, ale podejrzewam, że chyba nie, bo jest taki za bardzo rozciągnięty. Jeżeli są, to jak wiadomo, wiecie. Jest potencjał na inne rzeczy fajne. Tak więc, kochani, oglądamy dalej. Pamiętajcie, łapeczka do góry, komentarz dla zasięgu, subskrybujcie kanał i lecimy dalej.
Kurde, czy cały czas te berdany będą tutaj wychodzić? Podejrzewam, że tak. Dlatego tu przyjechałem. To znaczy, przyjechaliśmy tu na weekend do Krasnego Stawu, do znajomych. Postanowiłem dzisiaj sobie po prostu wyskoczyć. Parę miałem atrakcji z rana, bo mi młody rozładował akumulator w samochodzie, tak więc godzinę później dopiero ruszyłem. Ale jestem i działam. W kraju, yo, yo, yo! Gdy jedziemy poszukiwać, fanty zdobywać, wykrywki odpalamy, megaherce podlęcamy, polosy i biloli, każdy szuka własnej strony. A tym razem, kochani, wpada łuseczka z Mausera, ale zajechana fragment łuski. Ale fajnie, lubię te łuseczki. I idziemy dalej. W stronę drogi. I teraz, kochani, z takiego dołeczka wpada kolejna koninka. Tych dołeczków jest sporo. Dużo, powiem, sygnałów. Nawet odpuszczam, bo jest tu masa śmieci, masa łusek, masa kolcoków. Ale zobaczycie to na podsumowaniu. Tym razem ukazał się nam fragment pierścienia wiodącego ze szrapnela, ale to już jakiś taki większy, 150 albo większy, bo to widać, że to jest, kurde, kawał kolosa był. Szukamy dalej, może coś się uda. Sygnał 90, kochani, dosyć taki dziwny element, wygląda jakby przekrój jakiegoś naboju, ale chyba nim nie jest. Obczyszczę w domu i zobaczymy. Sygnał mamy w tej grudzie, że tak powiem. Nie wziąłem dzisiaj kamery, no bo się nie przygotowałem na to ogólnie. Powiem wam szczerze. Ale po co? Pewnie kolejny berdan. No a jak? Mamy kolejnego berdanka. Nie wiem, który już dzisiaj, ale śmiałem się kiedyś, że tu trzeba taczkę podstawić na środek i po prostu wszystko walić i w dzień będzie taka. Śmigamy dalej. Karabin typu berdan został skonstruowany pod koniec XIX wieku przez Hirama Berdana. Jest to karabin jednostrzałowy, będący podstawowym karabinem armii Imperium Rosyjskiego od 1870 roku do 1891 roku był wykorzystywany przez wojska. W produkcji były produkowane również dwa inne modele tych karabinów. W latach 1898-1899 rozpoczęto produkcję karabinów Berdana na rynek cywilny jako broń myśliwską. Cena takiego karabina wynosiła około 18 rubli. Wiele zużytych egzemplarzy przeznaczono na rynek cywilny i przerabiano je na strzelby gładkolufowe. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o pocisk i karabin typu Berdan. I mamy, kochani, pierwszą okrągłość dzisiejszego wypadu. Czekajcie, wezmę do słońca. O, muszę się odwrócić w tą stronę. Co tu mamy? A, już chyba wiem. Ale zaraz się upewnię. Mamy Poniatowskiego, kochani. Czekajcie, przetrę. Nie wziąłem sobie moneciarki dzisiaj, bo nie nastawiałem się na te monety. Tak, Poniatowski. Poniatowski, kochani. Nawet ładny stan, powiem wam szczerze. Super, super. Pierwszy monetik dzisiaj. Kolejny elemencik. Kolejny berdan. Zobaczcie, jak one są spłaszczone całe. Coś niesamowitego. Fajnie to wygląda ogólnie. A teraz wychodzi taki kawał śruby. Chyba. Myślałem na początku, że to może być jakiś zapał, ale nie. To nie jest zapał. Typowa część rolnicza. Kończymy, kochani, bo już 30 stopni jest na pewno na termometrze. Trochę obszedłem, już mam dosyć. Za dużo tych sygnałów. Sam ten ołów wychodzi. No ale cóż, już wam pokazuję podsumowanko. Podsumowanie na sianie, nie? Może tak być. Deusik leży, odpoczywa. Tu mamy stalowe elementy, kochani. Tu mamy aluminiowe. Kawałek łóżki, kawałek zapalnika. Trochę kolcaków z Mosina. Jeden taki czaśnięty dobrze. No i tu berdanów, zobaczcie, ile mamy. Masa. Tych sygnałów jest naprawdę dużo. Nie kopałem już ich, bo szukałem jakichś innych przewodników. Co? Fantem dnia generalnie jest pocisk minie z powstania styczniowego. Tutaj mamy kawałek, fragment pierścienia wiodącego. Kilka łuseczek. No jakie tam śmieci, polmosy, nie? Część już się wygrudziłem wcześniej tych polmosów, bo było tego dużo. Tak więc, kochani, dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Deusik ciągnie sygnały i wam powiem,
ciągnie głębokie sygnały, bo z zewnątrz już wszystkie wyciągnęliśmy, prawie wszystkie, no bo naprawdę to, ta łąka była robiona fest z 15 razy na pewno. I zobaczcie, jakie berdany wychodzą, zobaczcie, jakie one są w ogóle, są całe i są takie popłaszczone, nie? To jest niesamowite, jaka siła uderzenia. Ale do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, jak ten ołów się zachowuje, wbijając się w ziemię bądź w jakieś ciężkie, twarde bariery. Ale może kiedyś się o tym dowiem. Tutaj taki śmieci jeszcze wyszedł, nie wiem co to jest, jakaś fioleczka. No coś, udziabana. I kochani, tak naprawdę to wszystko. Jestem zadowolony. Wracam teraz na rancho do Michała i kontynuujemy grillowanie. Tak więc życzę Wam miłego dnia, hej!